Miałem już w życiu luźniejsze kombinezony, ale chyba nigdy ciaśniejszego. Miłosz mi taki dostosował, ale taki musi być, mówiąc serio. Najpierw poczujesz zimno, ale po chwili ciało ogrzeje tą wodę, która jest w środku i będzie ci komfortowo i ciepło. Jak się uczę, to jestem gotów zapłacić za tę naukę. Ile kosztuje zejście? Takie intro, spacer podwodny, pierwsza lekcja to jest 250 zł. To na dobry początek, później można przejść cały kurs, ale z tego co pamiętam, wlicza się te 250 już do pełnej sumy 2000 zł. U nas tak, robimy... W taki sposób nie chcemy sprzedawać kota w worku, ponieważ czasami ludzie się napalają, nie do końca jest to dla nich. Ja myślę, że nurkować może prawie każdy, kto jest zdrowy, a my pokazujemy, że jesteśmy w stanie tą pierwszą lekcją zachęcić i ktoś łapie bakcyla, dopłaca, kontynuuje. Ja jestem przed tą pierwszą lekcją, więc w tej cenie mam opiekę instruktora i sprzęt, i dowód oczywiście. Sprzęt. Czyli kombinezon i to pewnie jest urządzenie, za pomocą którego będę mógł swobodnie pod wodą oddychać. Tak, musimy połączyć trzy rzeczy, czyli butlę, zapas powietrza, zapas gazu, którym będziesz oddychał, sprężone powietrze, żaden tlen, żaden inny gaz. Montujemy do tego kamizelkę, która będzie pomagała utrzymać ci pływalność. Ja już mogę nałożyć w ogóle ten dodatkowy kombinezon. Ja ten sprzęt, bo to jest ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Kamizelkę mamy zamontowaną. Warto sprawdzić, czy ona nam pod wodą się nie wysunie w ten sposób. No, przydałoby się, żeby nie. Warto pozapinać wszystkie zamki, które gdzieś tam są porozpinane. I tutaj mamy urządzenie, które jest tak naprawdę kluczowe w nurkowaniu. Ono ma dostarczyć nam ciśnienie, takie jak panuje na danej głębokości. Dobrze, Miłosz, ja już nadwodyszę, teorię mam za sobą, a praktyka będzie z Wojtkiem. Tak, Wojtek cię zabierze pod wodę. Dobry, doświadczony instruktor. Spokojny, siła spokoju. Starsi, młodsi, wszyscy pod opieką Wojtka dają sobie radę. Dają sobie doskonale radę. Najlepszy przykład jest taki, że ja czasami kończę takie kursy, które zaczyna Wojtek, robi baseny, wykłady w Polsce, ja kończę za granicą, ludzie są fantastycznie przygotowani, łapią bakcyla w moment. Dla mnie to jest wystarczająca rekomendacja, także chodźmy. Płynęliśmy, jak rozumiem. To co teraz? Pierwsza zasada przy balaście. Rozłożyć symetrycznie, żeby nas nie przykręcało na jedną stronę czy drugą. Druga zasada, że ten balast musi być łatwo zrzucalny. Prawa ręka. Balast. Ale... Druga. Ekstra. To naprawdę sporo waży. Jakby tak człowiek miał iść na Kasprowy, to by szedł do lutego. Poszli. Wspaniała przygoda, wspaniała rekreacja, szkoła życia, a jednocześnie przepyszna woda, bo chyba wypiłem z pół litra w trakcie pływania i chętnie napiję się podobnie. Naprawdę polecam i błysk śnieżnodałych zębów.